Marcin Borski jeszcze raz. Pruchcik i jeszcze raz został zupełnie niepilnowany. Marek Saganowski, no nie nauczyli się na poprzedniej sytuacji piłkarze Korony Kielce. To była kapitalna szansa. Z 10 metrów główkował Saganowski. No musi trafić napastnik o takich umiejętnościach gry głową w tej sytuacji. Fenomenalna szansa w 7 minucie meczu. Ale to co wspomniałeś, pierwsza sytuacja już... A teraz Kielczanie, odpowiedź Kiełba. Pierwsza sytuacja już była taka znamienna, że może się coś dziać ze strony ŁKS-u ciekawego, bo zawodnicy Korony ściągnęli wszystkich na pierwszy słupek. Najpierw został Mięciel sam, a później w drugiej sytuacji ponownie. On stanął przed szansą. Aleksandar Wukowicz, Wukowicz, Welimirowicz, ależ obrona bramkarza młodzieżowej reprezentacji Czarnogóry. Spójrzmy na powtórkę. Mocny, soczysty strzał, no dużo lepiej się tego zrobić nie dało. Może gdyby piłka leciała ciut wyżej, to Welimirowicz nie dałby rady. Sobolewski. Sobolewski kontra Łukasiewicz. Dobrze, Kielczanie, będzie doskonała okazja. Pokazuje się Korzym. Będzie okazja, Korzym, ależ broni Welimirowiczowski! Ależ się pomylił kapitan Korony Kielce. Najpierw miał swoją szansę Korzym, zablokowany przez Kaszcielana. Potem dobijał Lisowski i musi trafić do bramki. W takiej sytuacji kapitan Korony Kielce. No nieprawdopodobne, jak się pomylił. Dobrze rozegrali to tutaj z prawej strony, z pierwszej piłki. Doskonale to rozegrali. Doskonale. Tutaj strzał Kiełba, próbował jeszcze Korzym. I tutaj Tomek chyba raczej prostym podbiciem powinien uderzyć, nie szukać gdzieś wewnętrznym, tylko prostym, tak jak otworem stała przed nim bramka. Powinien uderzyć, przysłowiowo zamknąć oczy. A tutaj czarnogórska ściana w postaci Kaszcielana. Było miejsce, było miejsce. Wyraźnie tak było widać, że było miejsce na Jovanović. To, żeby... Jovanović mówi chyba, że coś się przytrafiło. ŁKS, Szałachowski, okazja dla Pruchnika, Pruchnik! Ależ miał szansę, ależ jest zły na siebie, bo to była okazja porównywalna z tą, którą miał Lisowski. Ależ to byłby dla niego powrót do pierwszej drużyny. Tak, tutaj zabrakło takiej typowej szybkiej nogi, jaką ma na przykład Szałachowski, żeby przyjąć ją i od razu ją uderzyć. Ale tutaj obronił. Jedenastek, teraz był rzut rożny, Welimirowicz, przewracany jest Maciej Korzym. I reklamuje, że był faulowany przez Dariusza Kusa. Uwaga, rzut rożny. Cały czas trzymany jest. Stano? No tak, ale on też trzymał Kasi. Patrzymy dokładnie na Korzyma i na Dariusza Kusa. Tutaj świetna interwencja Welimirowicza. Cały czas trzymany przez... Naciskany przez Stano. Saganowski będzie miał szansę. Zagrywa do Szałachowskiego. Nie ma teraz spalonego. Szałachowski będzie miał doskonałą okazję. Zagrywa jeszcze w stronę Saganowskiego. Saganowski! Gol numer 3 Marka Saganowskiego w tym sezonie. Ucisza arenę Kielce. Piłka Żuckiego Klubu Sportowego. To była od początku do końca zasługa Sagana. Cała ta akcja. 777 widzów może pomieścić sektor dla gości. Ci, którzy nie kupili biletów, mogą żałować. Najpierw Saganowski do Mięciela, potem Saganowski do Szałachowskiego. Wszyscy obrońcy pobiegli w stronę Szałachowskiego. Tutaj, zamknął tę akcję. Tutaj, gdyby nie Hernani, gdyby tej piłki nie trącił, to ta piłka nie dotarłaby do Marka, przez co no, ułatwił Markowi drogę do bramki. Stano był troszeczkę spóźniony, nie mógł dogonić Marka. I świetne zachowanie tutaj Marka Saganowskiego. Ale nie mógł o tym wiedzieć Hernani, że tam gdzieś jest jeszcze... Raz, że utrudnia pracę sędziom, bo są, można powiedzieć, oszukiwani. To jest dośrodkowanie, pole karne, będzie szansa dla Korony Kielce, zmarnowana przez Korzyma. Znowu pretensje, że był tam faul, no bo tam są przepychanki w każdej sytuacji. Korzym też był ciągnięty za koszulkę. No i to chyba się... Spójrzmy jeszcze raz. Kus, to on opiekuje się Korzymem w każdej takiej sytuacji. Korzym go przestawił. Nie, nic tutaj nie było. Tak, ale czy tutaj nie było offside'u, bo piłka zgrana głową przez chyba bodajże Stano. A nie wiem, czy... Kaszcielana. Nie dało się z tej akcji zrobić na razie przynajmniej nic więcej. Kaszcielan, rusza Kaszcielan, ma w środku Szałachowskiego. Kaszcielan sam nie miał już siły, by zagrać do Mięciela. Mięciel! Nad bramką. Dobra sytuacja. Wydawałoby się, że to zagranie do Szałachowskiego, do środka było troszeczkę takie, które opóźniało akcję ŁKS-u. Tutaj świetnie Marcin Mięciel wymanewrował bodajże Kijanskasa.
jest tylko Dariusz Kus. I właśnie do Kusa skierowana ta piłka. Kus dał radę zgrać do Saganowskiego. Saganowski, Kus! Ależ rozegranie, jest gol! ŁKS pierwszą drużyną, która pokona Koronę Kielce na jej stadionie. Co zrobiła kielecka obrona? Ja wiem, że Korona chciała atakować, że Korona chciała wyrównać, ale nie można zapominać o defensywie. W polu karnym był jeden jedyny Dariusz Kus, który zagrał, rozegrał tę piłkę z Markiem Saganowskim jak chciał, ale pięknie to jest Kus. Kluczowa sytuacja, kiedy Kus odegrał tą piłkę do Saganowskiego. Tak w poprzednim meczu zrobił Saganowski, dzisiaj to zrobił Kus. Marek Saganowski odwdzięczył mu się, dając piłkę, można powiedzieć, na strzał do pustej bramki. Majstersztyk, Kus do swojego urodzinowego tortu dorzuca jeszcze jedną świeczkę w postaci asysty.